Było nastrojowo, energicznie i wzruszająco. Za nami koncert Kasi Kowalskiej w Wielczu-Laskowicach. Dobrze znane wszystkim przeboje w wersji akustycznej nic nie straciły ze swojego wydźwięku. Kasia Kowalska jest artystką, która tworzy od prawie 25 lat, także niewiele mamy takich polskich wokalistek, które są tak rozpoznawalne i tak długo koncertują, tak długo są na topie. Stąd właśnie wybór Kasi Kowalskiej. Jest ona laureatką wielu prestiżowych nagród, takich jak Fryderyki, jak Super Jedynki czy MTV Music Awards. Koncert Kasi Kowalskiej 18 lutego zorganizowało Centrum Kultury w Wielczu-Laskowicach. Na występ sprzedano ponad 500 biletów. Koncert jest z okazji Dnia Walentynek. Jest to jak gdyby wydłużenie świętowania miłości. Koncert skierowany dla wszystkich, nie tylko dla ludzi zakochanych, ale może niedługo się zakochają. Myślę, że będzie sympatycznie. W setliście koncertu przewijały się piosenki z większości płyt wokalistki, począwszy od Gemini, singlach z koncertowej płyty, na Ante Penultimate skończywszy. Partner mnie zaprosił. Dlatego jesteś. Walentynki. Taki prezent walentynkowy? Dokładnie, tak jest, tak. Kocham kobietę, także no czasami trzeba jakiś tam, prawda, jakiś prezent zrobić. Jak płyty słuchałem, to był fajny. A tak to na żywo to jeszcze nie miałem okazji słuchać. Rokowo, nie rokowo, ale walentynkowo to może spokojne jakieś będą. Doceniam jej wrażliwość, jej inteligencję i kobiecość. Jest ze mną od szkoły średniej cały czas, także bardzo dobrze się stało, że jest tutaj w Wielczu razem z nami. Jelczański koncert Kasi Kowalskiej odbył się w ramach trasy Kasia Kowalska akustycznie. Wokalistka raz po raz zapraszała do wspólnego śpiewania, a publiczności nie trzeba było długo prosić.